Dlatego, że do nich nie chodzę. Po drugie, uważam, że Lasik akurat jest dosyć groźnym i poważanym gangsterem. Przypominam, że złamał nos swojemu ostatniemu oponentowi na konferencji. A po trzecie, najważniejsze, a na pewno najśmieszniejsze, za wpisy Lasika oraz jego obecny film oraz przyszłe filmy odpowiada podobno sam prezes Bezrąg, który to finansuje. Więc prime jak zwykle, wysoki profesjonalizm. Mega szacun. Ale to bardzo dobrze, bo jeżeli to się okaże prawdą, jeżeli to się okaże prawdą, to ja też odnośnie pana Bezrąka będę miał dużo rzeczy do powiedzenia. Także przynajmniej będzie widowisko. A panu Bezrąkowi będzie troszkę wstyd. To dlatego wczoraj puścił, Sergiuszowi wysłał donata, żeby ten film Lasika puścił. O! No to ciekawa informacja. Szczerze nie wiedziałem tego, że Sergiusz takiego donata dostał wczoraj, żeby puścić film Lasika. Ale to jakby to teraz łączą się kropki, czyli ta informacja, którą dostałem na temat tego, że to on stoi za tym kanałem, wydaje mi się, że zaczynają się jeszcze tym bardziej potwierdzać. Ale no to ciekawe. Myślę, że nie najlepszy rodzaj gry sobie wybrał. Bo niestety prawda zawsze wyjdzie na jaw, a niestety Bezrąg to też nie jest zbyt, że tak powiem. Albo na razie nic nie powiem. Pewne rzeczy lepiej wziąć na wyczekanie. Trzeba. Nie zawalczyłbym w Prime bez dostania przedpłaty 100%. Gdybym rozważał w ogóle taką opcję. Nie zgodziłbym się nigdy na walkę w tej federacji bez dostania 100% pieniędzy przed galą. Ale jakie porozumienie? Widzowie, wy nie rozumiecie tego, że ja nie mam kontraktu z Fame'em? Dziękuję bardzo, anonimowy wydawczyńco, za suba dla Agniki. Kurwa, ciekawe, kim jest ten anonimowy skurwysyn. O ja pierdolę, alpomisowałem. To siwy Bobo? Aaaa, ty kurwa siwy zboczeńcu pierdolony. No tak, ma sens.